Dzień dobry, Faustyna Galon. Witam Państwa bardzo serdecznie w wydarzeniach 28 grudnia we wtorek. Zobaczmy, co dziś w programie. Do końca roku można zgłaszać swój udział w konkursie Zabrzański Biznesplan. Uczestnikiem konkursu tak naprawdę może być każda osoba pełnoletnia, osoba fizyczna. Do 2 lutego natomiast w zabrzańskich świątyniach można podziwiać bożonarodzeniowe szopki. Mamy szopkę z żywymi zwierzątkami, mamy osiołka, mamy baranki, mamy kuski. Zabrzański biznesplan od 9 lat przyciąga młodych i zaradnych Zabrzan. Na pracę kapituła konkursu czeka do końca roku. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody, w tym m.in. nagrody pieniężne, pomieszczenia pod działalność gospodarczą, obsługa prawna i podatkowa, coaching biznesowy i inne. A zatem przypomnijmy to, co najważniejsze. Podstawowe wymaganie to oczywiście zgłoszenie swojej chęci uczestnictwa do 31 grudnia 2021 roku. Uczestnikiem konkursu tak naprawdę może być każda osoba pełnoletnia, osoba fizyczna, będąca obywatelem Unii Europejskiej, ale także może to być przedsiębiorca, który należy do grupy mikroprzedsiębiorców zgodnie z ustawą o prawie przedsiębiorców. Kapituła, jak co roku, jest to 9. edycja konkursu pod patronatem prezydenta miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik, czyli kapituła zazwyczaj zwraca uwagę, czy to są pomysły innowacyjne, czy to są pomysły mające możliwość przetrwania na rynku, czy osoba składająca pomysł, a później prezentująca go podczas spotkania z kapitułą jest zaangażowana, ma doświadczenie albo dobry pomysł, który potrafi sprytnie sprzedać, zrealizować. A zatem w pierwszym etapie uczestnicy składają wypełnione formularze, w których sporządzają biznesplan. W drugim etapie nadesłane prace zostają ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez kapitułę konkursu. Podczas finałowej gali ogłoszone zostaną wyniki i wręczone nagrody oraz wyróżnienia. W zabrzańskich kościołach można podziwiać szopki bożonarodzeniowe. Każda jest inna i na swój sposób oryginalna. W zabrzańskich kościołach można podziwiać wyjątkowe szopki przedstawiające Boże Narodzenie. Teraz wróciliśmy do tych starych, tradycyjnych figur, które udało się odnowić, ale też staramy się, by w tej stajence pojawił się zawsze jakiś tam żywy element, ruchomy element. W tym roku słyszymy tutaj za mną szum wodospadu. Jest światełko, które gdzieś tam się pojawia, które wypływa jakby z tego Betlejem. Są światełka tam w domach. W tle tej stajenki mamy panoramę miasta tam z Ziemi Świętej Betlejemu. Chcieliśmy jakby tę stajenkę w ten sposób osadzić, w takich realiach tych czasów, w których żył Pan Jezus, czy rodził się, przychodził na świat. No i oczywiście to, co stanowi zawsze wystrój stajenki, czyli żłobek, dzieciątko, Maryja z Józefem, pastuszkowie. Potem pojawią się trzej królowie, mędrcy ze wschodu. Także w ten sposób chcemy zaprosić też do oglądania naszej stajenki. To są figury drewniane wykonane przez rybnickiego artystę. To pan Masosz. W 76 roku była wykonana. No robi wrażenie, bo są naturalnej wielkości figury. Dzieciątko Jezus raz jest takie, innym razem dajemy to drugie takie woskowe, które to jest z Włoch sprowadzone jeszcze przed laty. No i staramy się, ażeby ta szopka zawsze przybliżała tę rzeczywistość, która miała miejsce 2000 lat temu. Szopki bożonarodzeniowe to spadek po świętym Franciszku z Asyżu, który pierwszą zbudował w 1223 roku. Święty słynął także z tego, że kochał zwierzęta. Dlatego tutaj, no one mają w środku, żeby im było ciepło, nie? Ale na zewnątrz też mają paśnik, żeby tam też mogły coś zjeść. I nie mogło zabraknąć żywej szopki, która powstała przy kościele świętej Anny na ulicy 3 Maja. Mamy szopkę z żywymi zwierzątkami, mamy osiołka, mamy baranki, mamy kuski, są i gąski, i kaczuszka, także dla dzieci z miasta. To też myślę, że taka też wielka atrakcja, że przy żłóbku Pana Jezusa mamy też i zwierzątka żywe.
Szopki można podziwiać do 2 lutego. W programie to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego wieczoru.